Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie z foyer Filharmonii Narodowej, gdzie właśnie już jest wieczór, ludzie się rozchodzą po skończonej wieczornej sesji czwartego dnia przesłuchań pierwszego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Ładnie zaczęła tę sesję młodziutka pianistka czeska Natalii Szwamowa, lat 16, kształcąca się w praskiej uczelni i już będąca laureatką konkursu chopinowskiego w Mariańskich Łaźniach. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na dwa utwory w jej wykonaniu, mianowicie Nocturne Hadur, opus 62, zagrany w takiej poetycznej aurze, ale czego tutaj może troszkę brakowało, to ściślejszej relacji między partią prawej i lewej ręki. One jak gdyby żyły tutaj swoistym życiem, tymczasem te partie mają sobie nawzajem wiele, bardzo wiele do powiedzenia. Natomiast bardzo pozytywnie odbieram jej wykonanie skerca bemol, które kończyło jej występ. Grała ciepłym dźwiękiem, właśnie ciepłym, takim miękkim, nigdy nie przebijając fortę, nie uciekając w głośność, a jednak osiągała kulminację i udźwignęła tę formę. No w końcu jest to 16-letnie dziecko. Wydaje mi się, że tutaj przy tej okazji należy wspomnieć jedno słowo o tych wielkich nieobecnych czasem w konkursie, mianowicie o pedagogach. Trzeba pamiętać, że młody pianista, a szczególnie tak młody, to jest oczywiście to, co prezentuje, jest wynikiem jego talentu, jego predyspozycji, ale też w znacznym stopniu jest też dziełem szczególnego rodzaju sztuki, sztuki kształcenia, sztuki uczenia sztuki. A więc wszystko, co w tak młodym wieku artysta reprezentuje, przejął od swojego pedagoga, a więc wiedza, umiejętności, a więc ten pedagog musiał zbudować mu aparat gry, ukształtować jego muzykalność, jego zdolność rozumienia mowy muzycznej i wyrażania treści dzieła, a także przede wszystkim, i na to chciałbym tutaj zwrócić uwagę, mianowicie zawdzięcza temu pedagogowi konkretna pianistka, pani Szwamowa, poczucie smaku i poczucie stylu i dlatego też mimo tak młodego wieku wypadła bardzo pozytywnie. Druga wystąpiła po niej pianistka chińska, 22-letnia, kształcąca się najpierw w uczelniach chińskich, potem w Hanowerze u świetnych pedagogów, Boyang Shi, lat 22, tak jak powiedziałem. No niestety był to występ nieudany, ale skoro kształci się u znakomitych pedagogów w Hanowerze, skoro zdobyła pierwszą nagrodę na międzynarodowym konkursie chopinowskim w Chinach, to na pewno musi umieć bardzo wiele, z czego oczywiście marny ślad tylko został, ponieważ po prostu przegrała z tremą. Etiudy, które usłyszeliśmy w jej wykonaniu, Etuda Gismol, z opusu 25, a także Etiuda F-dur z opusu 10, to był jeden wielki chaos. No i tutaj mieliśmy przykład tego, jak działa trema, powiedziałbym mocniej, jak działa reakcja łańcuchowa tremy, bo jeden błąd pociąga za sobą całą lawinę błędów. Właściwie z minuty na minutę traci się zdolność koncentracji, traci się wewnętrzny spokój. No i przy tej kompletnie zdekomponowanej kondycji psychicznej trzeba było brnąć przez balladę G-moll. Bardzo mi było jej żal, współczułem jej, wiem, że na pewno umie wiele, jest na pewno dobrą pianistką, a niestety nie pokazała tego w swoim występie. Po niej wystąpił Rosjanin, 23-letni pianista, kształcony w Moskwie, też laureat szeregu konkursu, Dmitrij Szyszkin. Ale ten występ to było swoiste kuriozum z punktu widzenia idiomu muzyki Fryderyka Chopina. Mianowicie w etiudzie Amol, opus 10, numer 2 tej etiudzie chromatycznej, pokazał tak wyjątkowe tempo, tak szaleńcze, że właściwie miałem wrażenie, że on gra jakiś lot czmiela.
Tymczasem to tempo nie jest tu potrzebne, ponieważ trzeba mieć czas, także my słuchacze musimy mieć czas na to, żeby podziwiać piękno tych kolorowych paciorków, tych szklanych paciorków, które w skali chromatycznej przesuwają się w górę i w dół. Tego tutaj nie było, to po prostu pośpiech zjadł wszystko. I oczywiście miało się wrażenie, że ta etiuda została przez Chopina skomponowana po to, żeby Dmitri Szyszkin mógł pokazać sprawność swojego trzeciego, czwartego i piątego palca prawej ręki, ale tak oczywiście nie jest, bo to nie etiuda służy demonstracji dzielności w grze, tylko gra powinna być oddana na usługi prawdy dzieła. No, w balladzie F-dur to już właściwie to, co się działo, to pancerne uderzenie, proszę Państwa, ten omłot straszny. No, żal mi było po prostu tej ballady F-dur i żal mi było też słuchaczy. Przypomniała mi się wtedy taki fragment z pierwszego tomu Witolda Gombrowicza, gdzie on opisał taki typ wirtuoza, no, absolutnie skrajnie patologiczny. Mniej więcej chyba pamiętam ten fragment, go zacytuję. Pianista, koń czy bokser? Wtem wydało mi się, pisze Gombrowicz, że to bokser dosiadł Mozarta, jedzie na Mozarcie, młócąc go, waląc, bębniąc, tłukąc ostrogami. No, żywy przykład takiego właśnie zachowania się w muzyce, a szczególnie no, absolutnie niedopuszczalnego w muzyce Chopina, mieliśmy w przypadku występu Dmitri Szyszkina. Potem wystąpiła Rino Sudo, lat 28, z Japonii. Właściwie jedyna kompozycja, która zabrzmiała ciekawie w jej wykonaniu, to była etiuda op. 25 numer 5, ta etiuda e-moll, no a reszta to była właściwie no, spisana na straty. Na przykład Nocturne Hadur, ten wczesny nocturn z op. 9, z punktu widzenia agogicznego był zupełnie martwy. Grała go zupełnie równo, a tymczasem no właśnie naturalność agogiki, to rozmiękczenie kształtów, ono zakłada właśnie ten modus inegal, czyli nierówno. Trzeba niektóre nuty przedłużyć, niektóre skrócić, czasem przyspieszyć trochę tok narracji muzycznej, czasem go zatrzymać, spowolnić. Tego tu śladu nie było. Natomiast Scherzo Cismol, op. 39, no to była też taka jedna z katastrof tego etapu. Z czego bierze się ta kumulacja niedoskonałości technicznych? Otóż ona się bierze zapewne z samej niewłaściwej higieny ćwiczenia, ponieważ ćwiczenie oczywiście jest drogą do sztuki, ale ono samo powinno być sztuką i w ćwiczeniu nie może być miejsca na tolerowanie najmniejszych niedoskonałości. Jeżeli nie poprawiam, jeżeli nie szlifuję, jeżeli nie doskonale, to i toleruję błędy małe, to w istocie wćwiczam się w niedoskonałość. I to potem w stresie estrady wyjdzie ze zdwojoną siłą. Po przerwie nastąpiła druga część popołudniowo-wieczornej sesji, którą rozpoczął swoim występem pan Michał Szymanowski z wychowanek bydgoskiej uczelni muzycznej. Pracował pod kierunkiem profesor Popowej Zydroń, a więc przewodniczącej jury obecnego konkursu. No i teraz jest na etapie robienia przewodu doktorskiego pod kierunkiem swojej profesor oraz pani Ewy Pobłockiej. No jest to artysta, powiedziałbym, świadomy rzeczy, to znaczy to jego wykształcenie w ramach drugiego kierunku, studiował też dyrygenturę, no, daje zupełnie inne spojrzenie na tekst, który jakby ogarnia w całości, ma taki imperatyw budowania formy właśnie integralnej, jakby widzianej z lotu ptaka. Szkoda, że przy takim spojrzeniu, właśnie świadomym rzeczy i przy tej dojrzałości muzycznej czasem znikają z pola widzenia drobiazgi, szczegóły. No, mogę powiedzieć, że właściwie zaczął ten występ najpiękniej, grając Nocturne d'Es-dur,
opus 27, numer 2, trafiając absolutnie pięknie we właściwy ton tego dzieła. Potem wystąpiła Riko no Takeda, lat 22, Japonka, która obecnie kształci się w warszawskiej uczelni pod kierunkiem Piotra Palecznego, profesora Piotra Palecznego. Grała Nocturne d'Ezdur, opus 27, ten sam, który przed chwilą usłyszeliśmy w wykonaniu pana Szymanowskiego. To jest w ogóle bardzo ciekawy aparat gry, duży potencjał pianistyczny, ale gdy chodzi o wizję tego nokturnu, grała go takim bardzo konkretnym, jasnym dźwiękiem, czasem zbyt podniesionym głosem. Tymczasem odwrotnie, brakowało mi tutaj właśnie przyciszenia głosu, brakowało mi tego tonu misterioso, a więc takiego tonu tajemniczości, trochę rozmarzenia sennego, no bo przecież należy o tym pamiętać, nokturn jest pieśnią nocy, a nie pieśnią dnia. Bardzo też pianistycznie, poprawnie zagrała Scherzo Edur, błyskotliwie. No, powiadam, świetny warsztat pianistyczny, kwestia ujęcia estetycznego, to jest kwestia do dyskusji. Natomiast etiuda e-moll z opusu 25, numer 5, wydaje się, że wypadła w jej ujęciu jako mniej udana. W pierwszej części, gdzie właściwie należało to grać troszkę sekko, więc jak najmniej pedału, ona to wszystko jakoś zatopiła w nadmiernie używanym pedale. Natomiast część środkowa, która jest powtórzeniem takiej figury melodycznej, zagrała bardzo interesująco, drugie wejście dyskretniej, pięknie to różnicując. Pianistka o znacznym potencjale rozwoju. Potem wystąpił Arsenij Tarasewicz, Nikołajew, zwracam uwagę na to nazwisko, pianista rosyjski, lat 22, kształcący się w świetnej rosyjskiej, moskiewskiej uczelni u profesora Doreńskiego, ale jest to wnuk słynnej Tatiany Nikołajewej, genialnej interpretatorki dzieł Bacha, Beethovena, no, która dziedziczyła tą wielką tradycję pianistyki romantycznej. Ona była sama uczennicą profesora Goldenweisera. Genialna też głowa, wspaniała romantyczna artystka. On jest jej wnukiem. No niestety niewiele z tej tradycji, wydaje mi się, przejął. Etiudę C-dur, opus 10, numer 1, zagrał, no, powiedzmy sobie, wiecie Państwo, to jest bardzo trudna etiuda, dlatego że te pasaże rozłożone na przestrzeni czterech oktaw, biegnące w górę i w dół, one muszą być niestety czytelne. One muszą brzmieć z pełnią blasku, dlatego że przygniecenie tego dźwiękami za silnie zagranymi w basie, no właściwie traci cały sens to dzieło. Pięknie zagrał też etiudę, pięknie zagrał natomiast etiudę e-moll z opusu 25, która przed chwilą brzmiała w innym wykonaniu. Mianowicie właśnie część skrajną grał sekko, to znaczy z bardzo umiarkowanym stosowaniem pedału. I poza tym, ponieważ w części tej pierwszej, wstępnej, pewien modus melodyczno-rytmiczny powtarza się dwa razy, to za drugim razem spowolnił tempo, zróżnicował, pokazał tę frazę w innym zupełnie oświetleniu. Co więcej, tę wiolonczelową melodię graną przez lewą rękę w części środkowej grał absolutnie pięknie, zwolnił radykalnie tempo. Właśnie w tym zwolnionym, spowolnionym tempie ukazuje się całe piękno, cały majestat tej melodii. No i znowu ten sam zabieg artystyczny powtórzył w części repryzowej, gdzie znowu ten modus melodyczno-rytmiczny powtarzany jest dwa razy, ale troszeczkę w zwariantowanej formie drugi raz, zróżnicował to pod względem tempa. Tempo jest również elementem godnym różnicowania w utworze. Na tym polega właśnie rubato. Tylko że rubato
jest taką konwencją różnicowania tempa, która nie wynika z woluntaryzmu, z jakiegoś widzimisię. To wynika z logiki dzieła, to wynika z przebiegu harmonicznego, to wynika z woli zróżnicowania narracji muzycznej, z uplastycznienia tych zdań, okresów, fraz, prawda? No a wreszcie ballada F-dur. Proszę Państwa, ja myślę, że właśnie brak świadomości w zakresie retoryki powoduje ubóstwo w zakresie dynamiki, to znaczy uciekanie w te wysokie rejestry brzmienia, bardzo głośnego. Bo na przykład ta istotna w balladzie F-dur figura rytmiczna, trzy ósemki, ale z których pierwsza jest przedłużona kropką, druga jest szesnastką i trzecia normalną ósemką. Tam, ta tam, tam, ta tam, tam, pa pam, pam. To on właściwie to prawie wyrównywał. No jeżeli nie realizuje się takich detali, tak istotnych, a to wszystko można zrealizować w niższych rejestrach dynamicznych, to wtedy trzeba toczyć już do końca tę górę dźwięku, właściwie zabijając ducha dzieła Fryderyka Chopina. No i na zakończenie tej wieczornej sesji wystąpił pianista pewnie rosyjskiego pochodzenia, Aleksiej Tartakowski, ale kształcący się w znakomitych uczelniach amerykańskich, Juilliard School of Music, Philadelphia, a więc pewnie Curtis Institute oraz Yale University, gdzie jest świetny departament muzyczny. To jest taka akademia muzyczna w ramach uniwersytetu. Lat 26 ten pianista ma. No więc jak wypadł jego występ? Przepięknie zagrał nocturn c-moll. No po prostu dużo dobrego chciałoby się o tym nokturnie powiedzieć, gdyby było więcej czasu. Bardzo plastyczna była ta forma pod względem agogicznym. Wysłuchanie szczegółów, na przykład przejście z pierwszej części do chorałów C-dur, uderzył ten dźwięk C, a następnie wyczekał z tymi trzema tercjami, które tam w środku wchodzą, przygotowując wejście akordów C-dur, ale zaostrzając uwagę słuchacza właśnie tym wyczekaniem. Tam jest podwójna kreska taktowa. Chopin sobie tego życzył. On tego typu detale pięknie realizował. No i ta trzecia część, repryzowa, gdzie wraca temat melodii granej w rejestrze sopranowym w części pierwszej, ona była absolutnie klarowna. Ten natłok w triolach granych akordów, oktaw i tak dalej w niczym nie zmącił spokoju, piękna tej melodii. No naprawdę cudownie zagrany nokturn. Potem już było trochę gorzej, bo wydaje mi się, że chyba popełnił błąd strategiczny. Grał dwie etiudy, etiudę Gismol z opusu 25 i etiudę C-dur, tę pierwszą pasażową otwierającą opus 10. Ze zmęczoną ręką po etiudzie C-dur grać te wibrujące tercje, to trzeba mieć do tego szalenie lekką rękę i wypoczęte palce, mógłby zacząć odwrotnie, najpierw etiudę Gismol, potem etiudę C-dur. Zrobił inaczej. Po etiudzie C-dur zagranej, ona miała taki mocarny charakter, ale te pasaże rozpięte przez cztery oktawy, one brzmiały w pełni blasku. To nie był błąd poprzedniego wykonania, gdzie bas przygłuszył te wachlarze właśnie dźwiękowe rozpinające się w górę i w dół. Dość mocnym dźwiękiem, ale niebrutalnym. Ukazał tę etiudę w majestacie swojej potęgi. No potem grał etiudę Gismol. Może zagrałby ją piękniej, gdyby ręka była mniej zmęczona. Natomiast balladę G-moll, nie wiem, dlaczego ona została tak ukształtowana. Przecież ten pianista gra piękną kantylenę. Potrafi modelować dźwięk w piano, w pianissimo. Przy czym jest to dźwięk pełen wyrazu, ciepła, siły ekspresyjnej. To nie jest martwy dźwięk sfilcowany. A przecież, kiedy tylko następuje crescendo, ucieka, zwala się po prostu w tę przepaść głośności. I niestety czyni błąd, a to jest bardzo dojrzały muzyk, czyniony przez wielu mniej doświadczonych pianistów, jak crescendo, to od razu
przepraszam, że tak powiem, odnosząc się do folkloru samochodowego, pedał gazu dynamicznego do dechy. Nie, tak się nie robi crescendo, czyli wrażenia narastania, tylko rozciąga się to na długiej płaszczyźnie czasowej, uruchamiając właśnie ten czynnik dynamiki, mocy brzmienia na sam koniec, żeby uzyskać w ten sposób klimaks, czyli zwieńczenie. Jeżeli ktoś klimaks uzyskuje w trzecim, czwartym takcie, to potem już nie ma niczego, tylko jest po prostu brnięcie w głośność. I wydaje mi się, że to trochę szkoda, bo przecież należało operować tymi rejestrami, w których on absolutnie panuje i pięknie potrafi grać. To są rejestry dolne dynamiki brzmień. No, proszę Państwa, zbliżamy się już do finału tego pierwszego etapu i widać z tego, że te dwa podstawowe uchybienia wobec stylu Fryderyka Chopina, one tutaj często dają o sobie znać. To znaczy ucieczka w głośność i ucieczka w szybkość. Zapytano kiedyś Artura Rubinsteina, dlaczego gra tak wolno. Bo umiem, odpowiedział. Co to znaczy umiem grać wolno? To znaczy, że grając wolno, dopiero wtedy umiem dopuścić do głosu te treści i te przesłania i te tajemnice, które dzieło pragnie nam wypowiedzieć i odsłonić.